za nami fenomenalne otwarcie sezonu motocyklowych Mistrzostw Świata w Katarze. Ja jestem Grzesiek, a to jest program Greg Motorsport. Witam i dziś tak troszkę właśnie na temat samych wyścigów w klasie królewskiej. Też wspomnimy troszkę na temat klasy pośredniej oraz klasy Moto3, ponieważ też były świetne wyścigi. Ale dobra, przejdźmy do konkretu. Dziś taka forma, powiedzmy to bardziej vlogowa, takiego bardziej pierwszego vloga, coś jak Dave z Ameryki. Oczywiście sam vlog miał się ukazać wcześniej, bo to już miał być poniedziałek, gdzie jest wtorek. Były pewne opóźnienia, ale dobra. Przede wszystkim mam nadzieję, że święta wam się udały, że spędziliście je w fajnej atmosferze, z rodziną, z przyjaciółmi, z kimkolwiek. Ale dobra, przejdźmy do konkretów. Na początek powiem, że przyjmiemy taki układ, że po prostu będę omawiał producenta. Przyjmę parę słów o każdym z zawodników, o tym jak wyszło w wyścigu pierwszym, czyli podczas Grand Prix Kataru, jak potem poszło w Grand Prix Dohy, czyli w wyścigu drugim. I oczywiście parę słów komentarza na temat danego zawodnika, danego motocykla i jakieś parę innych przemyśleń oraz to jak może to wyglądać w kolejnych rundach. Także idziemy. Tak, zaczniemy od Yamahy. To jest producent, który wygrał obydwa wyścigi i właśnie Katar i Dohę. Najpierw wygrał Vinales, potem wygrał Quartararo, czyli obydwa zawodnicy w pełni fabryczni, co było niespodzianką, ponieważ Yamaha się całkiem dobrze spisywała, szczególnie ta fabryczna, na testach, w treningach, podczas obydwu weekendów, ale jednak bardziej typowano do zwycięstwa fabryczne Ducati, w szczególności tutaj Jacka Millera. Typowano też tam do dobrego wyniku Pego Bagnaia, któremu też się oczywiście obydwa wyścigi w miarę udały, aczkolwiek nie były aż tak dobre, jakby się spodziewano, ale przejdźmy do samej Yamahy, bo to było coś, co było bardzo potrzebne temu producentowi, ponieważ wykonali świetną robotę. Nie tylko właśnie w treningach, ale też i w wyścigu, w obu wyścigach, ponieważ tempo mieli w czwartym treningu i w pierwszym weekendzie, i w drugim weekendzie mieli świetne. Ważne było to, znaczy zachęcające bardzo było to, że pomimo tego, że same starty do wyścigu nie były najlepsze, to zarówno Vinales, jak i Quartararo byli w stanie te pozycje zyskiwać w tej późniejszej fazie wyścigu. To jest coś, co było sporym problemem Yamah w zeszłym sezonie. To jest to, o czym mówiliśmy z Aleksem przy zapowiedzi całego sezonu, że jeżeli Yamaha dobrze nie wystartuje, to potem ona utykała gdzieś tam w korku, czy w korku, na torze za innymi zawodnikami. Utykała szczególnie za Ducati, za KTM-ami, które nie mają aż tak dobrej prędkości w zakrętach, ale mają dobrą prędkość na prostych, przez co Yamaha nie była w stanie wykorzystać swojego właśnie atutu, jakim jest prędkość w pełnym złożeniu. I to potem wchodziło w takie błędne koło, przez które Yamahy nie były w stanie w ogóle wyprzedzać, przez które potem te Yamahy nam gdzieś przepadały w trakcie wyścigu na tych dalszych pozycjach. To dawało się w znaki szczególności Maverickowi Vinalesowi na przestrzeni marzy całego sezonu, a także Fabio Quartararo w późniejszych częściach też zeszłego sezonu, ale to było właśnie zachęcające, że właśnie i w pierwszym wyścigu Vinales był w stanie wykonać tą szarżę na prowadzenie w okolicy 15 krążenia, czyli właściwie już w takiej tej czwartej kwarcie wyścigu, nie? Jak wyścig miał 22 krążenia i pierwszy i drugi, to Vinales właśnie tą szarżę przypuścił około tego 15-16 krążenia. I wtedy się był w stanie gdzieś tam się przedrzeć przez te Suzuki, przez Ducati, które obstawiały właściwie całą czołówkę, i przebić się na prowadzenie, którego potem już nie oddał. Tak samo też Quartararo, który w niedzielę teraz podczas Grand Prix Dohy zrobił to niemalże to samo, tylko na ciut późniejszym etapie, ponieważ to było tam jakieś 3 okrążenia później, ale wciąż wykonał bardzo podobną robotę, która była naprawdę świetna i wygrał. W pewnym sensie też nie, że uciszył krytyków, ale po prostu zbudował sobie pewnego rodzaju komfort, że okej, okay, że jestem w stanie od razu wygrać na takim torze, który oczywiście też bardzo sprzyjał Yamahom,
i to daje tam jakiś może komfort w głowie, który potem pozwoli mu może właśnie walczyć z trochę mniejszą presją, ponieważ jednak nie oszukujmy się, Quartararo jest zawodnikiem, którego spodziewamy się walki o tytuł mistrzowski, że będzie w stanie gdzieś tą walkę podjąć. Bardzo dobre, że Yamaha była w stanie wygrać na takim torze, pomimo tego, że nie byli w samym czele w porządkowej fazie wyścigu, byli w stanie po prostu te manewry wykonywać, nie przepadali tak jak to się działo w zeszłym sezonie, gdzie na przykład, nie wiem, Morbidelli nawet w Walencji, zauważcie, jakiego wyścig się potoczył, wyścig pierwszy, a wyścig drugi. W wyścigu pierwszym nie było od początku w czołówce, tylko utnął tam za paroma zawodnikami na jakimś 5-6 miejscu i potem już było tego gorzej, ponieważ tam spadał w głąb stawki i finalnie znalazł się chyba po zawodzie 10. A potem wyścig drugi tydzień później wygrał minimalnie przed Millerem, który był tam na jego plecach już w samej końcówce. Ale to wygląda tego, że po prostu, że był od tego samego startu był na czele, że za nikim nie utknął. I też zauważcie, to też właśnie opisał Matt Oxley w swoim nowym artykule, w swoim nowym właśnie wpisie na blogu, że wyścig pierwszy Morbidellego w Walencji, a wyścig drugi to jest różnica około 35 sekund w czasie wyścigu na korzyść wyścigu drugiego, nie? Czyli właśnie jeżeli Morbidelli był w stanie jechać w czystym powietrzu, jak to robił właśnie w wyścigu drugim, to od razu ten wyścig poszedł totalnie inaczej. I fajne było to, że właśnie, że teraz w Katarze, mimo że Yamaha nie prowadziła od początku, to byli w stanie może, nie wiem, wykorzystać chyba, sam nie wiem, możliwe chodzi o to, że opona jakoś lepiej pracowała, że byli w stanie lepiej tą tylną oponą zarządzać, a także też przednią, ale głównie tutaj problemem Yamahy była tylna opona, która się miała przegrzewać w późniejszej fazie wyścigu, to tym razem przynajmniej na tym torze byli w stanie tą tylną oponą jakoś lepiej zarządzać. Oczywiście też tak mówiliśmy, Tor Rozail sprzyja właśnie i Ducati i Yamaha, więc nie wiemy jak to będzie wyglądało w całej reszcie sezonu, bo też zauważmy, że tegoroczne maszyny nie jeździły na żadnym innym torze. W sensie, że nie jeździli zawodnicy wyścigowi, bo też trzeba zauważyć, że załóżmy taki KTM no już testował na paru innych torach, że nie wiem, Stefan Bradl na przykład na Hondzie, który jest obecnie oczywiście zawodnikiem wyścigowym, ale na co dzień jest testerem Hondy, no on już testował w styczniu na Jerez i już tam ma jakiś feedback odnośnie tego, jak się zachowuje załóżmy Honda na Jerez, nie? Ale my nie wiemy załóżmy, jak zachowają się Ducati na Jerez. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, może będzie lepiej, może będzie gorzej niż w odniesieniu do przeszłości. Nie wiem, jak się zachowują KTM na innych torach, nie wiem, jak się zachowają Suzuki. Więc trzeba czekać na to, jak się rozwinie sezon, jak będzie wyglądała sytuacja w dalszej części sezonu. Oczywiście za 2 tygodnie czeka nas wyścig w Portugalii. To też jest tor, powiedzmy to, że nieznany, bo mieliśmy już jeden wyścig, ale to jest na razie jeden wyścig, który był taki bardzo specyficzny, o też bardzo specyficznej porze roku, bo to już była końcówka listopada, czyli było bardzo zimno. Plus też oczywiście inne warunki, jeśli chodzi o wiatr i tego typu rzeczy. I to, co nas czeka w przyszłym tygodniu, jeśli chodzi o właśnie o takie warunki atmosferyczne na Algarve, też będzie w ogóle wyglądało inaczej w odniesieniu do tego, co było w listopadzie. Samej fabrycznej ekipy jest na plus. Oczywiście też warto zwrócić uwagę właśnie, jak mówiłem, o czasie przejazdu w wyścigu danego zawodnika. Chodzi oczywiście o progres, ponieważ mieliśmy 2 wyścigi w Katarze, więc no będzie trzeba spojrzeć na to, jak przejechał dany zawodnik wyścig pierwszy w jakim czasie i jaki zrobił tego progres w wyścigu drugim. I jeśli chodzi o Vinalesa, to wygląda nie że niepokojąco, ale no zwracam uwagę na to, że pierwszy i drugi wyścig Vinales przejechał w bardzo podobnym czasie. To się dosłownie różniło jakąś sekundę, max półtorej, gdzie cała stawka średnio wykonała progres około 3,8 sekundy do 5,5. Już nawet nie mówię o Aprilii, a dokładnie o Aleixo Espargaro, który wykonał 11 sekund progresu i to już w ogóle był jakiś kosmos, ale no uśredniony czas. I też czas samego wyścigu, w sensie czas zwycięzcy z Kataru versus czas zwycięzcy z Dohy, to jest 4,6 różnicy na korzyść Dohy, czyli właśnie no, w tym wypadku są zawodnicy Yamahy, nie?
No ale no, Vinales przyjechał pierwszy wyścig i drugi tak samo i w pierwszym wygrał, a w drugim był piąty. Oczywiście to też na to się złożyło to, że trochę inaczej pracował Vinales w trafiku. Troszkę inaczej sobie radził z zawodnikami Ducati, trochę inaczej sobie radził z Rinsem, mówić, że to nie, że to wygląda jakoś źle, że w tym wyścigu i w tym pojechał tak samo i to będzie, to oznacza, że Vinales nie robi progresu, bo też zwróćmy uwagę na to, że okej, okay, to był ten sam. Ale były inne warunki, bo w pierwszym weekendzie ten wiatr nam się z dnia na dzień wzmacniał i wiało teraz właśnie tak jak wieje mi tutaj teraz, że w niedzielę był w ogóle totalnie inny wiatr w pierwszym wyścigu niż w niedzielę w drugim, ale też z drugiej strony był inny, że powiem, poziom piachu w pierwszym i w drugim, ponieważ no, w pierwszym wyścigu ten tor był w miarę czysty, w miarę taki właśnie odkurzony, a potem przez to, że tam w tygodniu wiało troszkę, to tego piachu się naniosło i to też wpłynęło na tor. To też wpływa potem na to, jak zawodnicy walczą na torze. Więc tutaj tych ewentualnych przyczyn tego, czemu Vinales nie był w stanie wygrać, jest więcej niż to, że nie wiem, że załóżmy nie był w stanie wykonać progresu ze swoimi mechanikami, ze swoimi inżynierami. To mogło być więcej przyczyn. Ale na pewno no, jego zespół ma to już na uwadze i też na tym będą pracować. Zobaczymy, jak to rozwiąże w kolejnych weekendach. Fajne jest to, że właśnie, że chyba mógł wreszcie znaleźć odpowiedź na pytanie, czemu w czwartym treningu Vinales jest w stanie kręcić niewiarygodne rekordy toru na zużytych oponach, a potem w wyścigach potrafił przepaść jak kamień, jeśli nie był liderem po pierwszym okrążeniu. Więc to wygląda zachęcająco, no bo właśnie tak mówię, obydwaj zawodnicy Yamahy się trzymali właśnie w czubie, mimo że ich przez znaczną część dystansu te Ducati spowalniały, nie? Słowo jeszcze na temat Morbidellego, bo on tutaj był spodziewany jako taki czarny koń tych obydwu weekendów. Pierwszy wyścig poszedł fatalnie, bo tu były problemy z hot shot device, czyli z tym częścią tylnego zawieszenia, która polega na tym, że się po wciśnięciu odpowiedniego guziku się składa i na motocykl siada, co wpływa na geometrię motocykla na starcie oraz także na samych prostych. Co ogólnie tam po prostu ma pomóc w lepszym zachowywaniu motocykla na proste i to nam zawiodło. Natomiast, jeżeli tutaj nie stać wiatru, natomiast w drugim wyścigu były problemy też z ustawieniami, ze zrozumieniem opony, z jej pracą. To też się wydaje takie dość bardziej skomplikowane niż ten. No w każdym razie obydwa wyścigi były fatalne, no to wyglądało źle. Spodziewaliśmy się też na testach i po treningach, że Morbidelli będzie tutaj znacznie mocniejszy i tempo miał. Ale no z kolei jemu te wyścigi nie poszły, a to on był spodziewany jako ten, który tam miał jakoś najlepiej ten sezon z tych Yamaha otworzyć. No już nawet nie mówimy o Valentino Rossi, bo tutaj to jest w ogóle trudny temat i też sam Włoch mówił, że nie był w stanie się dogadać z tym motocyklem, że nie był w stanie znaleźć odpowiednich ustawień ani w pierwszym, ani w drugim wyścigu. Plus tam jeszcze było parę utarczek w trakcie samej rywalizacji, że też tam były jakieś parę kontaktów, które też tam wpłynęły na to, że Włoch w pierwszym wyścigu zdobył chyba punkt, a w drugim, no, to była walka z Lorenzo Salvadori, bo to który będzie ostatni. To wyglądało totalnie źle. Ja to nie mówię od razu, że to jest już koniec kariery Valentino Rossiego i tak dalej, bo to już słyszałem parę takich osób, które takie coś powiedziały. Po prostu chodzi o to właśnie, że Włoch miał problemy z motocyklem, zespół tego świadomy i muszą po prostu to jakoś rozwiązać. I czy to rozwiążą na Portimao, czy na Jerez, czy na jeszcze późniejszą fazę sezonu, to jest już sprawa tego, jak przepracują właśnie te wspomniane weekendy. Zobaczymy, jak to się potoczy dalej. Zobaczymy też, jak się właśnie potoczą się losy Yamah w dalszej części sezonu, bo też mówiłem, Lozail jest torem niemalże wymarzonym. Portimao jest nieznane. Jerez no jest dobrym torem, bo no hej, w ciągu ostatnich 10 lat tam właśnie się albo wygrywał Yamahy, albo Hondy i to jest tam niemalże takie pół na pół. Oczywiście tam chyba lekką przewagę mają, jeśli chodzi o samą historię, mają jednak Hondy z Marquezem, z Pedrozą. Ale no ten tor też Yamahom potrafi świetnie leżeć. No szczególnie w zeszłym roku, skoro na tej nowej oponie, która jest w tym roku tą samą oponą, którą mają z tyłu wszyscy zawodnicy, tą samą konstrukcją niemalże, no Quartararo po prostu zwiódł tą konkurencję, nie? Na aktualnej maszynie. I to też jest taki dobry prognozy na Jerez, no ale przyjdą tory trudniejsze też, nie? Na których
na których Yamaha nie będzie aż tak może błyszczeć i wtedy zobaczymy, jak to się rozwija, jak to się dalej rozwinie. Teraz pora na Ducati, czyli producent, który był jednak typowany do tego, aby nie żeby pozamiatać w tych dwóch wyścigach, ale no, był ustawiony w pozycji faworyta. No jednak to jest tor, który im świetnie idzie i to w treningach i w wyścigach, no bo rok 2019, 2018 to padł totalnie łupem do Vizioso na Ducati jeszcze. Rok 2017 też był świetny i właśnie od roku 2015 tor Losail jest jednym z tych torów obok Mugello, obok Red Bull Ringu, na których no, te maszyny, które charakteryzuje to, że mają dużą moc i są w stanie spalić po prostu rakietę na prostej, a z drugiej strony nie są w stanie do końca też zbyt dobrze skręcać, no to był tor, to po prostu im sprzyjały totalnie, nie? I tak też było, no. W końcu mieliśmy dwie maszyny na podium w obydwu wyścigach. Oczywiście też spodziewaliśmy się czegoś więcej, no bo taki Jack Miller był typowany tego, żeby obydwa wyścigi nie żeby wygrać, ale po prostu żeby być takim murowanym kandydatem do wygranej w obu wyścigach. Natomiast no, one obydwa zakończyły się tak, że Miller w obydwu wyścigach znalazł się tam w ogóle poza pierwszą piątką, co w ogóle jest taką trudną rzeczą do zrozumienia. Prawdopodobnie, jeśli dobrze zrozumiałem, to chodzi o to, że to zarządzanie tylną oponą. Między innymi tylną oponą się gdzieś nie do końca się zgrało, żeby właśnie problemy z jej utrzymaniem jej w dobrej formie, szczególnie w końcówce. No bo przecież pierwsza połowa wyścigu i pierwszego i drugiego wyścigu była dobra i dla Millera, i Baniai w pierwszym wyścigu, a potem Pramaki, Zarco i Jorge Martin, no też nadawali tempo na czele stawki, więc tempo mieli, tylko właśnie ta druga połowa wyścigu wyglądała już gorzej. I tu, to wygląda jakby właśnie się gdzieś z tą oponą nie do końca zgrali, z tą tylną oponą, w szczególności właśnie pod koniec samej rywalizacji. Bo też tak jak mówiłem, Vinales w pierwszym i Quartararo w drugim wyścigu prowadzenie obejmowali właśnie gdzieś w tej czwartej kwarcie, koło tego 15 krążenia z 22 zaplanowanych. Więc to ostatnie takie 5-6 okrążeń bywało różnie właśnie, jeśli chodzi o Ducati, bo też w pierwszym wyścigu Mir na przykład już przypuszczał szarżę na podium. Oczywiście tam to podium zostało przegrane właśnie przez błąd bardziej, oraz też przez to, że no, Suzuki nie jest w stanie odpalić takiej torpedy na prostej, jak odpalił mu Ducati, jak odpalił mu i Baniaja, i Zarco, dosłownie na ostatnich metrach. I to po prostu widok tego, jak ten GP21 po prostu przelatywały obok niego na prostej, to po prostu było coś cudownego. Okej, no nie, że powinni, nie, że włoskie motocykle powinny wygrać te obydwa wyścigi, ale spodziewaliśmy się czegoś ciut więcej, nie? Właśnie w szczególności od Millera. I jeżeli na tak dobrym torze dla nich, które no mówię, od roku 2015, gdy Ducati po prostu poczynił taki jeden z tych finalnych kroków powrotu na czoło stawki, to jeżeli tam były problemy z takim postawieniem kropki nad i, choćby z jednym z wyścigów, bo były dwa wyścigi, no to spodziewaliśmy się, że chociaż jeden z nich wygrają. To jeżeli to tak wygląda na tym torze, to nie, że to źle wygląda na resztę sezonu, bo reszta sezonu powinna być dobra, powinni być tutaj, nie wiem, w lepszej dyspozycji, bo też sporo się w Ducati zmieniło, czy to właśnie w sposobie pracy z zawodnikami, właśnie w zarządzaniu. Motocykl oczywiście się tam dużo nie zmienił, ponieważ to nie mógł, bo to przepisy zostały zamrożone, ale no widać, że Ducati może poczuć jakiś progres, ale no to niezbyt dobrze może wyglądać na resztę sezonu. Oczywiście jest wciąż szansa na takim Red Bull Ringu, który jest ich najskuteczniejszym torem w ostatnim czasie, ponieważ odkąd Grand Prix Austrii nam wróciło w roku 2016, to Ducati nam oddało jedynie Grand Prix Styrii, czyli drugi wyścig w zeszłym roku, no, który mieliśmy na tym torze, i to jest ich właściwie najlepszy tor. Mugello. No też, odkąd w 2015 roku Ducati poczyniło taki właśnie duży krok naprzód, gdy włączyli się do tej niemalże ścisłej czołówki, to też jest ich tor, gdzie zawsze mają albo wygraną, albo jakieś drugie i trzecie miejsce razem, w sensie dwóch zawodników na podium, albo mają pole position. To jest zawsze jeden z tych trzech ich najlepszych torów.
I no mówię, no Jerez, które jest ich najgorszym torem. Może wygląda niepokojąco. Nie wiemy, czegoś tam możemy spodziewać. Portimao oczywiście też nie wiem, bo to mówię, to też jest bardzo nowy tor dla wszystkich i nie wiemy, czego tam się można spodziewać na tym etapie roku, ponieważ mówię, ścigamy się w tym roku tam wiosną, a nie późną jesienią jak w zeszłym roku. I to też będzie miało wpływ na to, jak się stawka ułoży na Algarve, ale na takie Jerez de la Frontera może wyglądać ciężko, może by to być trudna przeprawa, bo to jest jednak tor, który, no mówię, nie leży im. To jest tor, który wymaga dobrego skręcania, dobrego wejścia w zakręty, dobrego przejścia przez środek zakrętu, przez wierzchołek, dobrego złożenia, dobrej przyczepności w złożeniu. Może to różnie wyglądać. Jest nadzieja dla, nie wiem, dla takiego Zarco lub też Pecco Bagnaia, którzy mają troszkę inną, trochę inny styl jazdy niż taki Jack Miller. Że jednak i Bagnaia i Zarco są w stanie jechać tym motocyklem taki, powiedzmy, to troszkę bardziej lorenzowy sposób, czyli są w stanie jakoś tam zmusić ten przód do pracy, żeby on jakoś lepiej się trzymał właśnie w wierzchołku, żeby trochę ten motocykl jechał jak Yamaha nawet, bo to nie szokujmy się, gdy Lorenzo się pojawił właśnie w Ducati, to też Alex właśnie Bala zauważa nieraz, że ta Ducati zaczęła troszkę się upodabniać właśnie ten do Yamahy, że bardziej zaczęło jakoś troszkę lepiej zachowywać się właśnie w środku zakrętu. Oczywiście to też zależy od tego, jak tym jeździ, nie? Bo też mówię, Miller na Jerez może mieć trudną przeprawę. Co będzie z Martinem? Nie wiemy. Ale no Bagnaia i Zarco mogą troszkę na tym lepiej wyglądać, w szczególności, no, że Zarco no, zna troszkę już Ducati. No, sam też jeździ na maszynach lorenzowskich. Też, jak mówiliśmy, Zarco jeździł właśnie na Yamasze po Jorge Lorenzo, gdy jeździł w Tech 3 na Yamasze. Jeździł też Ducati w zeszłym roku, które też było, no to było GP19, które było modelem, którym miał jeździć Lorenzo, ale niestety nie jeździł, ponieważ no, po 2018 roku Lorenzo przeskoczył na Hondę, ale no sama maszyna GP19 już była czymś bardziej właśnie podobnym do Yamahy niż taki GP18, czyli była taka bardziej sprzyjająca właśnie temu, czego właśnie oczekiwał Jorge. No ale właśnie no sam Jorge się tej maszyny nie doczekał, ale doczekał się jej Zarco i też właśnie on, jemu ten styl taki właśnie taki bardziej okrągły, bardziej troszkę pasuje, taki znaczy okrągły, taki bardziej styl, w którym wykorzystuje się przyczepność w zakręcie, wykorzystuje się też dobrą prędkość właśnie w pełnym złożeniu. To jest coś, co mu na KTM nie przeszkadzało. To jest coś, co mu bardzo na KTM nie leżało i to jest jeden z tych wielu problemów, przez które właśnie Zarco i KTM to była w ogóle nieudana kombinacja już od samego startu i to była właśnie po prostu tylko druga przez mękę, te tam dwie trzecie sezonu, które przedwcześnie się musiało zakończyć. Co do właśnie jeszcze Ducati, słowo na temat Bastianiniego i Mariniego, no bo to też warto wspomnieć. To było oczywiście takie dość ciśni zawodnicy, no Bastianini fajnie właśnie tym błysnął, że tam była ta pierwsza dziesiątka już w debiucie, czyli właśnie w pierwszym wyścigu w Katarze. To było fajne, oczywiście tam też oni się uczą wciąż tych maszyn, to są też maszyny dwuletnie, jeśli się nie mylę, bo to są GP19 wciąż. Ale no fajnie, właśnie warto pochwalić właśnie szczególnie Bastianiniego, bo jakiś tam progres zrobili. Oczywiście też nie można od nich zbyt wiele oczekiwać, ponieważ tak naprawdę oni tych maszyn na razie nie znają, bo oni tego je testowali na Lozail, więc nie wiedzą, jak się takie właśnie ich Ducati zachowają na innych torach. Mają to jest jedyny tor, na którym właściwie te maszyny przetestowali. Zobaczymy, co się później oczywiście stanie, więc tutaj jakiś tam mogą sobie plusik postawić na tym, że no raz, że te wyścigi w ogóle ukończyli, nie? Bo to też jednak ukończyć wyścig MotoGP w debiucie nie jest łatwo, ponieważ no jest cała ta presja, są jakieś oczekiwania, jest jakaś ekscytacja. To też nie są proste maszyny, w szczególności, że to są maszyny, które są obsługiwane przez zespół z końca stawki, nawet jeśli on tam ma jakieś delikatne wsparcie z fabryki z Ducati lub też tam wsparcie od ekipy SkyVR46 w przypadku właśnie Mariniego, to wciąż jakieś tam plusiki można postawić. Duży plus na pewno można postawić u Jorge Martina, bo to jest naprawdę to, co on wykonał, w szczególności w drugim weekendzie.
To jest naprawdę, zasługuje na słowo pochwały. To jest coś, nad czym właśnie warto się pochylić. Pierwszy weekend oczywiście taki spokojniejszy, bo tam Martin gdzieś tam się kręcił w okolicy 10 miejsca i to była taka spokojniejsza praca, gdzieś tam taka praca w ciszy. Takim punktem szczytowym jego pierwszego weekendu było to, że tam po starcie wystrzelił jak z procy, jak też tak Zarko i czy też Miller i Baniaja, i cała ta czwórka nam się zameldowała w pierwszym zakręcie na prowadzeniu. I to był taki punkt szczytowy, ale potem już ten właśnie Martin, no między innymi przez ten brak oczywiście jeszcze obycia z tymi oponami, no niestety tam musiał troszkę przepaść, ale wciąż pierwszy wyścig był fajny, no bo też tam jakoś tam walczył, ale koniec końców tam jakieś 12 miejsce wciąż było pozytywne, nie? Nawet jeśli przegrał tam z Bastianinem na teoretycznie gorzej dysponowanej maszynie, to wciąż pierwszy wyścig Martina był dobry. Drugi, to już było coś naprawdę wow. To było coś wyjątkowego i już to można niemalże porównać do tego, co zrobił Marquez w roku 2013 na swoim też drugim starcie, na to, że Circuit of the Americas, czyli właśnie Grand Prix Stanów Zjednoczonych. Znaczy Grand Prix Ameryk, przepraszam, bo to jest Grand Prix Ameryk, a nie Grand Prix Stanów Zjednoczonych. To był świetny popis jego umiejętności, popis jego talentu. Przypomina nam się jego, jak świetnie się kwalifikował w Moto3. No, tam w roku 2018, który był jego sezonem mistrzowskim w Mistrzostwach Świata Moto3, a także też w roku 2017, to te dwa sezony były, jeśli chodzi o kwalifikacje dla Martina w Moto3, były po prostu piękne, bo tam zdobywał pole position niemalże z seriami. Oczywiście tam było różnie z późniejszym przełożeniem tego na sam wyścig, bo bywało lepiej, bywało gorzej. Oczywiście 2018 no, poszedł znacznie lepiej, bo no, zdobył po prostu tytuł mistrza świata, który po prostu był czymś, co otworzyło tam Martinowi drogę do Moto2 i teraz otworzyło między innymi drogę też do MotoGP. Gdyby też nie sprawy covidowe w zeszłym roku, to też Martin mógłby być jednym z kandydatów do walki o tytuł mistrzowski w Moto2, ale to niestety też nie udało się. To była już niemalże kwestia losowa, ale samo Grand Prix Dohy było świetne, bo też Martin był w stanie kontrolować przez 3/4 wyścigu, był w stanie kontrolować tempo, jechał w czystym powietrzu, więc też mógł narzucać tempo, nie mordował opon, tak jak to musiał robić Zarko, który tam raz był na drugim miejscu, potem musiał bronić się przed Rinsem, potem bronił się przed Quartararo, w jeszcze innym momencie bronił się przed Vinalesem, przed Mirem, przed chyba Millerem, więc Zarko musiał tutaj bardziej pracować ciężej niż Martin, a Martin mógł właśnie spokojnie gdzieś tam właśnie tempo trzymać, jechać bardziej po swojemu i nie musiał się przejmować tym, kto jest przed nim, czy musi, nie wiem, czy ma go wyprzedzić, czy musi tak i tak pojechać w zakręcie, czy musi tą oponę jakoś bardziej wyrężyć, czy coś. Mógł jechać spokojnie i bardziej jakimś stałym tempem, co też się udało. Oczywiście końcówka, te finale 5 okrążeń były już trudniejsze, no bo też ta tylna opona już gorzej pracowała, już tam gorzej się trzymała, przez co no też Martin zaczął to tempo tracić i stracił prowadzenie na rzecz Quartararo, potem drugie miejsce na rzecz Zarko już w samej końcówce, ale wciąż wynik, raz, że poszedł w świat i to był naprawdę świetny wynik, bo też pokazał to, że nie dał się pod tą presją tam gdzieś, nie dał się gdzieś tam tej presji, nie dał gdzieś tam się, nie wiem, sprowokować i nie zrobił tego, co zrobił jego team partner, czyli Zarko w roku 2017, który też otwarcie w Lozale w roku 2017 miał po prostu piękne, no bo tam on przyjął prowadzenie tam w pierwszych zakrętach pierwszego wyścigu, na pierwszym okrążeniu, po czym na drugim okrążeniu zamknięty przód i koniec Zarko w wyścigu, nie? I nam się pożegnał z rywalizacją na samym niemalże początku, więc tutaj nie dał się Martin temu sprowokować, to poszło w świat. Teraz ja jestem ciekaw, co będzie dalej, nie? To znaczy, bo teraz no, jak poszedł taki świetny wynik, no, że poszło podium i pole position, które jest po prostu fenomenalnym wynikiem jak na debiutanta, no to zobaczymy, jak to będzie wyglądało, nie wiem, jego podejście do kolejnych wyścigów, czy będzie dalej nastawiał się na naukę, na rozwój, gdzieś tam jakieś, będzie sobie wyznaczał jakieś tam cele, które może tam będą minimalnie rosnąć z czasem, czy jednak gdzieś tam może gdzieś, powiedzmy, to sobie zaszaleje i będzie teraz chciał walczyć o tą, nie wiem, pierwszą trójkę w każdym wyścigu.
lepiej by było, żeby właśnie Martin wciąż gdzieś tam nastawiał się gdzieś tam na tą naukę, żeby gdzieś tam podchodził do tego wyścig po wyścigu, że ja chcę, że załóżmy, ja nie chcę walczyć jeszcze o tytuł mistrzowski, tylko nie wiem, chcę walczyć po prostu o to, żeby uczyć się motocykla, uczyć się opon, żeby uczyć się rywalizacji na takich maszynach, bo też tym się walczy w ogóle inaczej niż walczyło się maszyną Moto3 lub też Moto2. Maszyna typu właśnie MotoGP jest w ogóle innym rodzajem, inną w ogóle bestią. To jest inny rodzaj maszyny i tym też trzeba bardziej operować, raczej walczyć, inaczej wyprzedzać, inaczej się bronić. I też ważne jest to, żeby właśnie sobie Martin uświadomił na pewno, czy na pewno sobie właśnie uświadomił to, że nie w każdym wyścigu Ducati będzie tak mocne. Raz. Dwa, nie w każdym wyścigu on też będzie aż tak mocny, nie w każdym wyścigu też on będzie taki tak dobrze czuł się na takim torze. I żeby dowoził po prostu wyniki, żeby nie było sytuacji, w których uzna, że ja chcę wygrać za wszelką cenę, jak to robił, nie wiem, Marquez. Mark Marquez robi to w przeszłości, w szczególności w pierwszych latach swoich startów. Tylko żeby właśnie zamiast tego uświadomić sobie, że dziś może nie jestem najbardziej konkurencyjnym pakietem, że samo Ducati nie jest najlepszą maszyną na tym torze, że może ja nie do końca czuję się dobrze na tej oponie w tym i tym wyścigu, to zamiast tam szarpać się o podium, które może mi tam uciec czy coś i mogę się w tej walce gdzieś tam wywrócić i pogrzebać szansę na w ogóle na punkty, to biorę te punkty, dowożę taki wynik, jedziemy dalej, walczymy o kolejny ten, walczymy na kolejny wyścigu, zobaczymy co w kolejnym wyścigu się uda ugrać, nie? Przejdziemy zaraz do Suzuki, ale jeszcze słówka na temat kolizji Miller-Mir, bo to było taka dość, to było coś, co na pewno w jakiś tam sposób odbija się dość głośnym echem w padoku, bo to była dość taka kontrowersyjna kolizja. Jednym się wydawało, że Miller to zrobił intencjonalnie, innym, że to był totalny przypadek. Ja z tego, co tak po prostu zdążyłem zauważyć, no to była taka bardzo dziwna kolizja. Nie chcę tutaj się opowiadać za tym, że nie, że to Miller zrobił intencjonalnie, że go tam specjalnie popchnął Mira, czy uderzył bokiem, bo to tak nie do końca wyglądało. Sędziowie właśnie podjęli decyzję, że jednak tam się nic takiego karygodnego nie wydarzyło ani po stronie Mira, ani Millera, bo też było tych kontaktów było kilka, bo też był kontakt do szóstki parę chwil wcześniej, gdzie tam Mir naprawdę wpadł torpedą istną w Millera i też tam niemalże go, że zabrał z toru. No ale sędziowie uznali, że jednak nie ma niczego takiego kontrowersyjnego, że jednak nie będzie kary. Niektórzy się domagali do niego od sędziów domagali się wręcz dyskwalifikacji Millera z wyścigu, co byłoby takie dość oczywiście było to jakaś naprawdę radykalna decyzja. Jestem w stanie w pewnym sensie to zrozumieć, bo tam faktycznie dość Miller wyszedł mega szeroko z tego zakrętu. Że no po prostu to było takie jednak wypchnięcie Mira i to wygląda tak mega dziwnie, też nie chcę dawać osądów, bo sam też nie jestem zawodnikiem Grand Prix, żeby taką ocenę dawać, plus też nie mieliśmy wszystkich takich widoków dostępnych, ale no to była taka mega dziwna kolizja na Suzuki. Tutaj spodziewano się, w szczególności po testach, że Suzuki może nie być aż tak dobrze dysponowane jak w zeszłym sezonie, że mogą być problemy, bo też no, te czasy, pojedyncze czasy nie wyglądały zbyt dobrze. Oczywiście zawodnicy też tam nie byli do końca zadowoleni z tego, co się działo w motocyklu. Znaczy, bo zmian nie było dużo przed sezonem, jeśli dobrze pamiętam. Było po prostu nawet w ramach tego, co mogli zmienić, to tam nie zmieniło się prawie nic, bo na pewno nie zmieniła się rama. I ogólnie cała baza motocykla jest bardzo podobna. Ale tam gdzieś to niezbyt dobrze współgrało z tą oponą, to też mogło być na to mogło mieć wpływ warunki, jakie tam były podczas testów, podczas weekendów. Ale koniec końców trzeba powiedzieć, że naprawdę w wyścigu zrobili to, co do nich należało, naprawdę, bo czasy w czwartych treningach sugerowały, że właśnie te końcówki wyścigów mogą być dalej ich mocną częścią i były, bo w końcówce byli w stanie gdzieś tą tylną oponę zachować w dobrym stanie i zarówno Mir, jak i Rins byli w stanie gdzieś tam się trzymać właśnie w walce o podium. W szczególności właśnie w obydwu wyścigach było minimum jedną Suzuki w pierwszej piątce i to jest coś na plus.
Mówię, dalej cały czas byli dobrzy w końcówce wyścigu. I jeżeli to Rozail, który nie jest ich dobrym torem, to jest jeden z takich trudniejszych torów, przez to, że nie mają zbytnio tej prędkości na prostej, tak jak Yamaha, nie mają tej mocy, to dzięki temu, że tą tylną oponę jakoś tam zachowali w dobrym stanie, to powalczyli ładnie. Oczywiście między innymi przez błąd Mira w pierwszym wyścigu, w samej końcówce, przepadło podium, ale trudno. Trudno, bo to też nikt się tego podium nie spodziewał i nawet to czwarte miejsce nie było, nie jest jak zbawienie, ale było czymś naprawdę bardzo pozytywnym. Coś, co nastraja bardzo dobrze na całą resztę sezonu i ja uważam dalej, że Suzuki będzie mocniejsze w następnych wyścigach. Jeżeli na tym torze się udało, to w kolejnym też będzie lepiej. Oczywiście cały czas mówię też, Portimao? Nie wiemy. Portimao w zeszłym roku i poszło w ogóle, to był jakiś, nie wiem, Algarve było po prostu, nie wiem, wypadkiem przy pracy, bo tam Rins nie był w ogóle w dziesiątce. Już nawet nie mówię o Mirze, który po prostu tam, nie wiem, jechał. Miał po prostu jakiś dramat z motocyklem, między innymi przez elektronikę. I Algarve to nawet nie wiemy, czego oczekiwać. Nikt nie wie. Mimo, że tam już był wyścig, ale Jerez de la Frontera może wyglądać lepiej. Brno. Nawet może ten Red Bull Ring może jakoś tam wyglądać po prostu konkurencyjnie z Suzuki. I ogólnie wszystkie tory, no może nie, że będą najlepszym motocyklem, na którym z tych torów, że będą gdzieś tam bezkonkurencyjni, ale na każdym z nich powinniśmy się się spodziewać, że będą w stanie walczyć gdzieś tam o te podium. O jakieś parę wygranych powalczą. Podobny styl jak w zeszłym roku, że nie byli w zeszłym roku maszyną najlepszą na jakimś tam torze, bo nawet jak wygrali na Aragon, wygrał Rins, no to była taka naprawdę wygrana, że dosłownie o krok przed Marquezem, przed Hondą, nie? A wygrał Mir w Walencji, to też dosłownie, tam dosłownie było, nie wiem, z jakąś niezbyt dużą przewagą. No dobra, tam była większa przewaga, ale no to był w pierwszym wyścigu, a w drugim potem i Rins i Mir wyglądali i mieli inną formę, nie? Tak samo też drugi wyścig w Aragon, który, jak powiedziałem, wygrał Rins, to też, znaczy, że pierwszy wygrał Rins, to trochę potem drugi wyścig w Aragon też totalnie inaczej wyglądał, więc to nie jest tak, że gdzieś tam Suzuki jest jak, że któryś z torów dla Suzuki jest jak nie wiem, jak Rozail dla Ducati, że po prostu, że zwycięstwo jest po prostu nie ma żadnych wymagane, nie? Po prostu Suzuki ma taką filozofię, żeby gdzieś tam na każdym torze być tym gdzieś tam w czołówce, żeby być tam gdzieś po prostu w miarę wszechstronnym i najważniejsza rzecz, trzymać tylną oponę i też przed nią oczywiście w dobrym stanie do końca wyścigu, ponieważ jeśli nie masz tylnej opony pod koniec wyścigu, to przy tak zbitej stawce, która jest naprawdę zbita jak chyba nigdy, to jest coś, czego na wyścigach torowych na poziomie mistrzowskim nie masz ani w Formule 1, ani nigdzie indziej, to jeżeli nie masz tylnej opony w końcówce, to nie masz czym walczyć, nie? To jest klucz. I teraz Honda. I tutaj naprawdę to jest... Spodziewaliśmy się, że będzie tak średnio, ale no i poza polem Espargaro to było po prostu kiepsko. No. Pierwszy wyścig dla LTR Hondy, w ogóle nieukończone obydwa motocykle, i Nakagami i Marquez Alex w żwirze. Tempa tam w ogóle nie za bardzo było i też sam Alex Marquez narzeka, że tam, że to w ogóle działa tak, jak powinno działać, że jest po prostu totalnie inna, to jest inna ten. Na tej maszynie się w ogóle inaczej niż jeździło mu się w zeszłym roku, nawet mimo tego, że teraz masz tam jakieś obycie z tą maszyną, nawet mimo tego, że ta Honda też się tam już zmieniła, że jest już taka bardziej sprzyjająca innym zawodnikom, którzy nie są Markiem Marquezem. To wciąż ta maszyna jest dla niego trudna w opanowaniu i wciąż nie do końca rozumie, czemu tak się dzieje. Przez to no, oba wyścigi na deskach. Taka Nagami też bardzo, bardzo przeciętnie jednak, nie? I całość honor Hondy ratował w pole Spargaro. No, najnowszy nabytek HRC, czyli Honda Racing Corporation. Całkiem właśnie pozytywnie, bo też pierwszy wyścig tam 8 miejsce, oczywiście tam strata jakichś 5-7 sekund.
coś w tym stylu, więc bardzo pozytywnie. No przy tak zwitej stawce to naprawdę jest świetny wyczyn. Drugi wyścig oczywiście jest trudniej, bo tam był błąd też w połowie wyścigu, przez co Espargaro troszkę tam właśnie przepadł i tam był zaledwie w punktach, ale wciąż jeśli chodzi o pola, to wygląda fajnie, że możliwe, że takim Jerez, który mówią, że Hondzie bardziej pasuje, no to na Jerez możemy czegoś tam się spodziewać, jakieś tam pierwszej piątki. Może gdzieś tam się nam wplączy w walkę o podium, tego też nie wiemy, możliwe. Zobaczymy jak to nam pójdzie, jak też pójdzie jego progres w nauce tej maszyny, która jest maszyną trudną do zrozumienia, ale stylem jazdy, jak to mówią wszyscy, w miarę mu pasuje. Mają dość w miarę podobny styl jak Marquez, który możliwe Marquez właśnie do tego czasu może wróci nam wreszcie do stawki. Około 14 kwietnia ma zaplanowaną wizytę lekarską. Kolejne takie badania odnośnie tego, jak tam się to prawe ramię się tam zregenerowało, jak ono tam się wzrosło. Ta kość, która tam była operowana w grudniu, czyli no te 4 miesiące temu już ponad, wciąż trwa jego rekonwalescencja. Marquez już wrócił na maszynę drogową, jeszcze nie maszynę wyścigową. I już się przygotowuje do tego powrotu. Nie wiem, czy nastąpi na Portimao. Prawdopodobnie nie. Może nastąpi na Jerez, może jeszcze później. Tego nie wiemy. No, w Hondzie to nie wygląda dobrze, szczególnie właśnie w LCR. Mimo, że tam jest trochę więcej wsparcia ze strony fabryki w tym roku, w szczególności u Nakagamiego, bo jeśli chodzi o Marqueza, to jest wiadomo, to jest ekipa przyjęta po, to jest załoga przyjęta po Kalu Krasznoje, który no był tym niemalże testerem wyścigowym Hondy w przeszłości. No ale to nie wygląda dobrze. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na innych torach, które powinny być trochę lepsze dla Hondy. No jednak Jerez jest trochę właśnie bardziej sprzyjającym torem, bo też tam ta Honda jednak lubi gdzieś te wejścia w zakręty, takie właśnie zakręty szybsze, jakieś tam lubi takie różne uślizgi oraz no tego typu właśnie charakterystyka takich bardziej krętych torów. Oczywiście Honda ma też mega dużo mocy, którą też mogli pogadać na tym, na torze Losail, ale jednak całość tej właśnie charakterystyki Losail jednak tam trochę mniej sprzyja Hondzie niż taki właśnie Jerez, niż nie wiem, niż Aragon czy Barcelona. To są tory, które powinny tam lepiej tej Hondzie właśnie sprzyjać, czy to w rękach Pola Espargaro. Bo nie wiem, no, czy no Marquezowi w przeszłości sprzyjały, ale no Marquez w tym roku będzie miał po prostu, znaczy Marquez będzie miał w tym roku mega specyficzny sezon, bo on po prostu będzie się od nowa uczył motocykla. Będzie też no poznawał oponę Michelin, której nie znał, której w zeszłym roku no po prostu nie poznał. No poznał tylko na paru testach, który wziął udział i na pierwszej rundzie, która się skończyła wiadomo jak. No. To jest wszystko. Dla Marquez to będzie trudna jednak przeprawa, szczególnie te pierwsze wyścigi, gdy będzie się uczył tej opony. Dla Pola Espargaro może być jednak łatwiej, no bo on tą oponę już zna, będzie już trochę lepiej znał tą maszynę też, bo na razie on tylko testował na Losail. Zobaczymy, jak to się potoczy na Portimao, na Jerez, na Le Mans. To będą tory, na których no, ta Honda powinna troszkę się lepiej spisywać, w szczególności Le Mans i Jerez. I tam gdzieś możemy zobaczyć i ten pełny potencjał. No gorzej niż Losail, niż chyba Brno. I czy też no Red Bull Ring nie. No Brno, Losail to mogą być takie jedne z ich najtrudniejszych torów i chyba jeszcze Misano. A tak taki Aragon, czy nawet może Valencia powinny być torami, których ta Honda powinna gdzieś się spisywać. Kwestia jest tego, żeby właśnie też tam Pol Espargaro też się z nią dogadał do końca, żeby też się z nią zgrał. A mimo że ma styl jazdy podobny do Marqueza, to też wciąż nie będzie proste zadanie, bo też jednak mimo że obydwa jeżdżą tak zwanym stylem z późnym hamowaniem, przejściem powolnym przez zakręt, takim, znaczy po prostu takim powolnym w punkcie maksymalnego złożenia i potem szybkim odprostowaniem i wyjściem na takim prostym wyjściem z zakrętu, to wciąż Marquez to robi w inny sposób niż Pol Espargaro. Marquez jednak robił zawsze tak jeszcze bardziej w ogóle na granicy, nie? To jest, on leciał tam zawsze na granicy uślizgu tylnej opony.
lub też na wejściach zawsze wchodził na granicy uścisku przodu, nie? Pole Spargaro robił to właśnie tak w trochę taki bardziej delikatny sposób i zobaczymy, jak on teraz sobie z tym będzie radził w kolejnych wyścigach, jak on będzie sobie radził właśnie z nauką tej maszyny. Teraz no KTM, który no musiał po prostu ograniczać straty, no to nie wyglądało, testy nie wyglądały dobrze, to już mówiliśmy, że to ma to wpływ to, że zabrali koncesje, które po prostu znikają po odpowiednich wynikach w poprzedzającym sezonie, no i ten rok po prostu musieli, no mają po prostu mniejsze możliwości rozwojowe w tym roku niż w zeszłym, bo nie mogą na przykład rozwijać silnika, jak to mogli robić w przeszłości. Więc ten wyścig, sam Katar, no był dla nich trudniejszy. No też to jest, wynika też z historii, bo też KTM, podobnie jak Suzuki, oni nigdy na tym torze w swojej historii wyników wybitnych nie mogli osiągnąć, nie osiągali, więc to też jest do zrozumienia. Więc, ale też no jednak miejsca poza pierwszą dziesiątką w obydwu wyścigach no też z drugiej strony są niepokojące, bo jednak w zeszłym roku cały czas gdzieś tam jakaś zawsze te dwie, trzy maszyny w tej dziesiątce się znajdowały w trakcie wyścigów, nawet jeśli to były jakieś tory trudniejsze, jak nie wiem, Misano, Aragon, zawsze ktoś tam się w dziesiątce z KTM-u znalazł, a w tym roku na Losail nie było tego progresu w porównaniu do przeszłości, gdzie też no Losail nie było najlepsze. Zobaczymy, jak to się rozwiąże, jak to się rozwinie w późniejszej części sezonu, że tam może coś będą lepsze tory typu właśnie Red Bull Ring, które było dla nich po prostu w zeszłym roku piękne i w pierwszym i drugim wyścigu, czy może nie wiem, może właśnie, no dobra, Brna nie będzie w tym roku, no Brna już nie ma w kalendarzu, no ale no tory typu Misano na przykład może będzie dla nich lepsze, czy inne tory, to się jeszcze okaże, może jednak faktycznie będzie tak, że przez cały sezon będą Binder, Oliveira, Petrucci, Lecuona będą walczyli no zaledwie o te punkty, o te pojedyncze punkciki poza pierwszą dziesiątką, no nie wiem. Zachęcające było to, że tam gdzieś Petrucci w miarę gdzieś tam się cieszył, że na drugi weekend on dostał jakieś tam poprawki, chyba nową ramę między innymi, jeśli się nie mylę, oraz tam parę innych takich części, które po prostu mógł KTM tam wprowadzić w ramach przepisów i że te części tam jakiś efekt dawały, że po prostu KTM pracuje nad jakimiś problemami, które prawdopodobnie zauważyli na testach i może nie, że już mają jakieś od razu gotowe rozwiązania, ale wiedzą, że są jakieś sposoby, jakie mogą te problemy rozwiązać. Fajne było to, że tam, nie wiem, że Oliveira był w stanie fajnie wystartować w ogóle w Doha, że zaraz po starcie wyrwał na trzecie miejsce, choć o tą chwilę. No ale wciąż gdzieś tam, nie wiem, ta praca z oponą tylną nie wyglądała zbyt dobrze, to niezbyt fajnie wyglądało. Zobaczymy, co będzie w kolejnych weekendach. Mogę ciężko po prostu i coś powiedzieć po prostu, no to był taki po prostu oba wyścigi po prostu takie bardziej na przetrwanie, takie po prostu, żeby dowieść wynik, nie przewrócić się, dowieść, zebrać dane, zrozumieć, co się stało w treningach, co się stało w testach, a jak to się przełożyło potem na wyścig, nie? Bo też jak to zawsze mówimy w kontekście szczególności Vinalesa, co już powiedziałem dzisiaj, że w treningu masz jedno, widzisz jedno z danych, masz jedno czucia, jeśli chodzi o pracę opon, gdy jedziesz sam na torze, to jest jedno. A potem co masz w wyścigu? I no, że okej, no, że jedno masz w treningach, gdy jedziesz załóżmy w czwartej sesji, jedziesz na ten dłuższy przejazd, na nowej oponie, na starej oponie, jedziesz sam, albo jedziesz z kimś obok kogoś na torze, jedziesz za kimś w brudnym powietrzu i to jest jedno. A potem jak walczysz w wyścigu wręcz, to jest też inna sytuacja, też inne jest, masz inne czucia, masz inną pracę opon, inną pracę motocykla, inaczej wszystko po prostu pracuje, nie? I też fajnie, bo to, że chociaż tam, że zawsze tam te dwie, trzy maszyny ten wyścig ukończyły, jeśli chodzi o KTM-a i jakieś tam dane zebrali i ja dobrze wiem, że KTM ma takie też moce przerobowe, że jeśli coś wymyślą, to na pewno zasypią Oliveira, Bindera,
Petruczego i też prawdopodobnie też Ekwonę, częściami by po prostu sprawdzić ramę, jak sobie jakieś wahacze, jakieś inne elementy, które po prostu sprawią, że ta maszyna gdzieś tam minie tą ścianę, do której ma KTM dojść i gdzieś tam odblokują potencjał, który po prostu gdzieś został zablokowany w pewnym momencie. Zostaje Aprilia, czyli Aprilia Gresini. No co mogę powiedzieć o Lorenzo Savadori? No, sami dobrze wiemy, że raz, że to jest zawodnik testowy i zna maszynę, ale jednak w wyścigach to on różnie sobie z tym radzi. To jest raz. Dwa, że nie jest to też aż tak zawodnik, aż taki na aż takim poziomie, choćby Aleš Espargaró, który też oczywiście nie jest najwybitniejszy w stawce, ale to jest jednak Aleš ma doświadczenie w tego typu na tego typu maszynach. Ma już ponad dekadę startu za sobą w klasie królewskiej i jest na innym poziomie samych doświadczeń z Aprilią, z tą maszyną, ogólnie z tymi tego typu maszynami, więc też nie może od Savadoriego zbyt wiele wymagać, bo też jest nowy, jeśli chodzi o ściganie się w tej klasie. Plus on też wciąż leczy kontuzję, nie? No ale no, o nim po prostu nie można nic po prostu powiedzieć, jak to, że fajnie, chociaż dojechał i po prostu zebrał dane, nie? Ale no, Aprilia na pewno nie jest z tego zadowolona, że jeżdżą właściwie tylko jednym zawodnikiem, bo tylko Aleš Espargaró walczył gdzieś tam no, w czołówce, a Savadori no, zamykał stawkę w obu weekendach i Aprilia zrobił wszystko, żeby po tym jednorazowym teście z Dovizioso, bo to przypomina, ma być jednorazowy test. Dovizioso nie jest zakontraktowany jako zawodnik testowy, tylko ma się pojawić na jednym teście w Jerez po Grand Prix Hiszpanii. To Aprilia zrobił wszystko, żeby po prostu Dovizioso był chętny na więcej testów, może jakieś dzikie karty, lub nawet zastąpienie samego Savadoriego. Po prostu Aprilia na pewno ma taki cel, ma taki zamiar. To czy to się uda, to już no musi wyjść w prime. No, po prostu to już pokażą testy, pokażą czucie Doviego. To już jest po prostu zależne od tego, jak ten test pójdzie, nie? Mam nadzieję, że właśnie, że Aprilia coś z tego ukręci. Zaczęło padać i wiać. Zresztą już cały czas był mocny wiatr, ale się zmienia pogoda do wytrzymania, to wróciłem do domu. To do Aleša Espargaró, no to właśnie fajne było to, że obydwa wyścigi były naprawdę mega mocne w jego wykonaniu, bo tam pierwszy wyścig skończył ze stratą około tam 8 sekund do zwycięzcy, do Vinalesa. Drugi wyścig też tam podobnie około 5-6 sekund, więc to było naprawdę wow, więc progres był świetny, szczególnie gdy zwróci się uwagę na to właśnie w jakim czasie Aleš przejechał swój wyścig numer 1 i w jakim czasie przejechał wyścig numer 2. Tak jak mówiłem na początku, to był progres na poziomie około 11 sekund, tak jak to wyliczył Matt Oxley, czyli jeden z dziennikarzy MotoGP. 11 sekund na przestrzeni 22 okrążeń, to jest pół sekundy na jednym okrążeniu. To jest niesamowity progres na tym torze, na torze Losail. Aprilia się spisała w rękach właśnie Hiszpana naprawdę świetnie, to naprawdę wygląda obiecująco. Zobaczymy oczywiście, jak to będzie w późniejszych rundach, ponieważ są tory, w których Aprilia traci więcej, na których albo też tory, w których traci mniej. Losail właśnie w rękach Aleša jest torem, w którym Aprilia na pewno spisuje się lepiej. Nawet mimo tego, że to jest wciąż dość nowa maszyna, ponieważ to ona została też mocno przebudowana przez zimę i też były problemy oczywiście z niezawodnością, które są dość typowe dla Aprilii. Były też oczywiście problemy z nauczeniem się zespołu, że zespół musiał się nauczyć, jak tą maszynę, jak z nią pracować, jak ją ustawiać. To są też normalne problemy, ale to wyglądało naprawdę obiecująco. No jak już w ogóle porównamy to, ile tam stracił Aleš do Vinalesa w pierwszym i drugim wyścigu, no bo tak mówiłem, Vinales przejechał obydwa wyścigi w bardzo podobnym czasie, to już w ogóle wygląda naprawdę świetnie, bo tam Aleš no stracił tam chyba za jakieś kilka sekund. Jeśli tutaj teraz się nie gubię się w matematyce, to naprawdę tam było jakieś kilka sekund straty do samego Vinalesa
jeśli chodzi o wyścig pierwszy versus wyścig drugi, to już naprawdę był tam tuż gdzieś tam za nim. No ogólnie też cała stawka była mega zbita, to już też powiedziałem i naprawdę w tym sezonie to jest jakiś w ogóle inny poziom, bo wreszcie też mamy wszystkich zawodników, którzy są takimi w pełni konkurencyjnymi zawodnikami, już nie ma zawodników takich, jakich mieliśmy jeszcze parę lat temu, gdy mieliśmy jeszcze klasę Open. Lub też gdyby jacyś zawodnicy tacy bardziej, powiedzmy to, którzy się pojawiali na parę startów, którzy wnosili budżet lub jakichś takich półetatowych zastępców i sama stawka też jest w ogóle wyrównana. Natomiast tak jak mówię, Aprilia, może parę niespodzianek w tym roku nam sprawić, ale no to z tym jeszcze się trzeba wstrzymać. No, zobaczymy jak to się nam rozwinie na najbliższych dwóch, trzech wyścigach, ale no to wygląda lepiej niż rok temu, no bo rok temu okej, też były zapowiedzi, że mówił Aleš Espargaró, że tam mogę powalczyć o podium w jakimś wyścigu, no i koniec końców wyszło max jakieś ósme miejsca. Teraz no były te siódme miejsca, były te tam parę sekund straty do lidera, do zwycięzcy, że tam na poziomie tam 8-7 sekund. To jest naprawdę bardzo ciasną, to jest naprawdę bardzo niewielką stratą, ponieważ no, w przeszłości te Aprilie potrafiły notować po 17 sekund w straty w wyścigu, a teraz to mówię jest około tych 7-8, więc to jest naprawdę świetny progres, też świetne tempo. Zobaczymy, jak to się rozwinie w przyszłości. Właśnie też liczę, że tak jak mówię, uda się gdzieś tam tego Dovizioso przekonać na jakieś testy lub na jakieś dodatkowe testy lub też dzikie karty. I okej, ja myślę, że to będzie to wszystko, że tutaj wierzę, że chyba poruszyłem wszystkie tematy, które były takie właśnie istotne, jeśli chodzi o te weekendy w Katarze oraz też tam parę słów jeszcze o testach oraz może jakieś parę słów na temat tego, czego możemy się spodziewać w kolejnych wyścigach. Oczywiście też ja mówię, że to jest naprawdę loteria, jeśli chodzi o klasę królewską, czy też klasę Moto 3 i Moto 2, nawet właśnie w szczególności w królewskiej. Że są pewne rzeczy, które możemy się spodziewać, że może Suzuki będzie trochę lepiej się spisywać, bo skoro Lozail poszło im tak w miarę jeszcze, że byli w miarę konkurencyjni, a to nie jest ich najlepszy tor, to kolejne wyścigi nastraja optymizmem. Jeśli chodzi o Ducati, no to jeżeli tutaj nie poszło, nie udało się wygrać choćby jednego wyścigu, że tam minimalnie zabrakło, to na innych torach może być trudniej, ale wciąż jest Red Bull Ring, wciąż jest Mugello, gdzie te dwa, gdzie właśnie motocykle Ducati mogą być właśnie konkurencyjne, gdzie mogą być po prostu tą siłą numer jeden, a to też się okaże. Tak samo Yamahy też, skoro udało im się na Lozail wygrać, mimo tego, że nie byli na czele przez większość wyścigu, to dobrze nastraja, jeśli chodzi o taką walkę wręcz na torze na innych torach. Że są powody do pewnego rodzaju optymizmu, ale to też zweryfikują dopiero kolejne tory i może się okazać, że jednak to, co zobaczyliśmy tutaj na tym Lozail, nie będzie w ogóle miało przełożenia na innych torach. No, na pewno nie będzie miało, w pewnym sensie to mówię. To jest Lozail jest bardzo specyficznym torem. No, raz, że inna nawierzchnia, inna konfiguracja zakrętów, inne też ukształtowanie terenów, bo to też jest tor bardzo płaski. Inna też w ogóle konfiguracja samych zakrętów, no plus sam fakt, że też tam na tor nawiewa w ogóle piach, nie? Z pustyni, która tam jest tam tuż za torem, gdzieś tam w okolicy Doha, to też już jest coś, co ma wpływ, co jest coś unikatowego, czego nie ma na innych torach. I tu jest cała masa czynników, która może sprawić, że na takim Jerez, na Mugello, na Le Mans będzie mieli w ogóle inny obraz stawki, ale to też się dopiero okaże. Ja Wam dziękuję za uwagę, dziękuję, że byliście ze mną. Oczywiście też odsyłam Was do podcastu Mik o Moto, to jest podcast Michała Fiałkowskiego, który też opowiada oczywiście o weekendach w Lozail, o MotoGP i tak dalej. I on zwraca uwagę na jedne rzeczy, na jedne elementy, na jedne aspekty, mówi o jednych ważnych rzeczach, ja mówię o innych, nie mówię, że że moje są lepsze, myślę, że jego są lepsze niż moje. Myślę, że też warto się z jego odcinkiem zapoznać i też tam warto jakoś gdzieś się temu przysłuchać, bo też on porusza jeden aspekt, ja poruszam troszkę inne. Jeżeli ja czegoś nie poszaniem, to myślę, że
jestem, to co teraz tu powiedziałem, to jest takim miarę dobrym suplementem tego, co powiedział Mik u siebie. Także ja dziękuję. Za jakieś parę dni powinno się ukazać zapowiedź sezonu ILMS z gościem. No także też tam jeszcze w tym miesiącu ukaże nam się zapowiedź sezonu Mistrzostw Świata w WEC. Ale to też to się okaże, to dopiero wyjdzie w najbliższym czasie. Ja Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Hej.